Siema, witam was wszystkich w kolejnym naszym filmie. Dzisiaj chciałbym pokazać ośrodek wypoczynkowy do górników w górach. I zobaczcie, jaki ten budynek jest fajny z zewnątrz. Idziemy zobaczyć do środka, czy tam też jest tak fajnie. Wygląda, że nie będzie problemu. To z zewnątrz drogi wyglądało jak dwa osobne budynki, ale z tej strony właśnie widać, że to jest w całości przejście jest. Nie wiem, bo tam w środku słychać jakieś głosy i nie wiem, czy nam kogoś nie spotkam, no ale to się za chwilę okaże. Ida, wejście bez problemu, dostęp bardzo łatwy, wszystkie okna w zasadzie, wszystkie okna tutaj na dole są powybijane. Tu wygląda, że to jest jakieś główne wejście od placu. Witam. Był ośrodek wypoczynkowy dla górników, taki ekskluzywny. Aha. W latach 80. to tu nie wpuszczali byle kogo. Było naprawdę luksusowe jedzenie, ale to, imprezy. A dawno to zamknęli? Z 10 lat już chyba jest. No tu jeszcze próbowali to widno, jakieś była siłownia, restauracja, fryzjer, ale to... A to tam to co widać, to też jest jeszcze do tego? Tak, to wszystko jest do tego. Takie. Jeszcze ogromny, jeszcze jeden tam jest budynek taki sam. To jeszcze większy niż myślałeś. Ale tak jakichś bezdomnych albo kogoś tu się nie spotyka? Widzę, że mają tam siedziby, bo puszek kupili jest dużo, jakieś łóżko tam jest, ale chyba nie bardzo tu, bo tu trzeba no, trochę podejść, nie? No wiadomo. Oni tak nie bardzo chyba tu ludzie to być. Dobra. Raczej to pusto jest. Ida do góry oglądać. No, na razie. Jak widzieliście już, że spotkał jednego kolegę, który też zdjęcia się tu robi. A nas interesuje wejście do góry. Basen, to co my słyszeli przed chwilą, basen. Budynek, który za chwilę pójdziemy zobaczyć. Kawiarnia to była. Do basenu się jeszcze wrócimy. Zobaczymy, jak wyglądał w kawiarni. W ogóle nie po naszemu napis. Ale sufit. Fajna konstrukcja tego budynku. O, tam prawdopodobnie będzie klatka sodowa. Tak to wygląda typowo. Ale najpierw trzeba się tam dostać. Właśnie dotarliśmy do części hotelowej, czyli pokoje. Szafa. Pokój. Wszystkie pokoje wyglądają identycznie. W tym samym kształcie i w tym samym układzie.
Kolejna kuchnia. Kolejna stołówka. A tutaj mamy windy towarowe. Windy, a raczej szyby. Po tych windach, bo wind już nie ma. Ale wysoko sufit. Szkoda, że tych tabliczek tu brakuje. I nie wiemy, co to było. Kolejne piętro, kolejny korytarz, pokoje tak samo jak na dole, może troszkę mniejsze, bo właśnie z powodu konstrukcji tego budynku, czyli każde piętro jest mniejsze od tego poniżej i dlatego te pokoje są trochę mniejsze. Ciekawe, czy na piętrze wyżej będą jeszcze mniejsze pokoje. No i tak jak powiedziałem, to już są właśnie takie małe pokoiki, bo większe się nie zmieściły po prostu. Szafa wyleciała. Wygląda na to, że to jeszcze nie jest ostatnie piętro. Za chwilę tam pójdziemy. Ta część jest jeszcze przed nami. Basen też się zobaczymy z bliska. No i tamto. Nie wiem, co to jest. Ale zaraz się dowiem. No to idziemy piętro wyżej zobaczyć. Piętro wyżej wygląda jak strych. I tu jest fest ciepło. I tu jest fest ciemno. Nic tu nie widać i nic tu nie ma. Dlatego nie idę tam na drugą stronę. Ale spróbuję zajrzeć przez ta połamana drabina. Co tu jest na dachu. Z tego, co tu widać, to nie jestem tu pierwszy. Myślę, że nie ostatnie, bo miejsce jest fajne. W ogóle to zobaczcie, jakie stąd są widoki. I w takich miejscach się odpoczywa. Nic. Dobra, to idziemy teraz zaś na zod, na dół, tam i patrzymy, co tam jest dalej. No i sumy na dole. To teraz czas na ta część. Kuchnia na parterze. Jak to była kuchnia, to to prawdopodobnie była stołówka, jadalnia.
tym miejscu jest szatnia, a to dlatego, że tutaj za tymi schodami na dworze jest basen, ten, który my widzieli przed chwilą. No i jak już ktoś przyszedł na ten basen, no to się musiał ktoś przewlec. To idziemy się zobaczyć ostatnią część tego ośrodka, a basen zobaczymy się na końcu. Te pomieszczenia, o ile one były jakimiś pokojami też do wypoczynku, to pewnie były pomieszczenia dla grup, nie takie dla osób, które przyjechały tu same. Tak jak widać, ten obiekt składał się z trzech części, dwóch części takich wypoczynkowych, czyli tamta naprzeciw i ta, w której teraz stoimy, i restauracji, i to jest właśnie tutaj, to po prawej stronie. Z każdego jednego budynku idzie przejść do następnego bez wyłażenia na dwór. Basen tak na samym środku, też to musiało fajnie wyglądać, jak to działało. A tu jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, czyli wielki grill, który idziemy zobaczyć z bliska. To jest fajny grill, ale żeby się tu do niego dostać, to jest tak zarośnięty, że trzeba się nieźle spocić. Z kamienia cały wymurowany. Jest basen. Basen, tak jak widać, był przystosowany do osób i pływających, i niepływających. W najpłytszym miejscu miał 75 cm, a w najgłębszym 1,80 m. Czyli właśnie z tego słupka się szło sam fajnie skoczyć na głowę. Ten ośrodek już jest za nami. Mam nadzieję, że Wam się ten film podobał. Jak się podobał, to zostawcie łapkę w górę i komentarz. Zachęcam Was do subskrybowania naszego kanału i do załączenia się powiadomień o każdym kolejnym filmie. Zapraszam Was też do obejrzenia naszych poprzednich filmów i do następnego razu. Na razie, cześć.